Jezu, no lud, no oni nic nie prezentują, w żadnej formy, no, nic. Kordi coś zaczyna produkować, ale no MRKK tymi pałkarzami. Kurde, ja już przez tyle czasu to ja już bym miał 500 żołnierzy, no. Naprawdę, ja przepraszam, że się tak chwalę, no ale to jest żenujące. Panie, widziano niewielką ilość wojsk szczura. Spichlerz jest O! zapełniony, mój panie. O! Jakaś dobra wiadomość, widzicie? Po raz pierwszy dobra wiadomość. Zapasy w naszym spichlerzu powiększają się, sir. Panowie, róbcie jakąś akcję, naprawdę, bo ja nie mam co tu komentować, no. Akcje? Tak, akcję. Akcje? Zabijcie się nawzajem. Dobra, to robię akcję. To będziesz miał akcję. Tylko najpierw Arta sobie użycz tego złota. MRKK, wiesz, że jak mnie zabijesz, to przegrasz. Jak się wycofał? Jak się wycofał? No. Coś przeczuwałem, że mnie tutaj tymi asasynami chcecie zabić. Znaczy, MRKK. Ja nie mam na tych asasynów, chłop. W początku chciałem cię zaatakować, dlatego kazałem ci zapisać. Ale nawet jakbym zapisał i byś mnie zaatakował i byś mnie zabił, to byś przegrał. Takie są zasady, panie. No ale dobra, MRKK, no nic ani w zamku się nie dzieje, tylko Kordi gromadzi już jakąś armię pikinierów na atak. O Boże. Dobra, nieważne. MRKK, no tutaj, no nic, tu się w tym zamku to się kompletnie nic nie dzieje, ani nie ma żołnierzy. Cały czas praktycznie tyle samo. Kordi już ma 200, już taki duży wzrost, no bo miał, jak sprawdzałem ostatnim razem, to miał 100 coś i jest wzrost, ale no jak on zaatakuje, no mają złoto, ja nie wiem, no. Tak, MRKK, dobrze tutaj mówisz. Jezu piki. Jezu piki. O Boże. Panowie, bo mi się miejsce na dysku skończy, no. Myślę, jak tylko podejść, bo jego asasynów, kurde. Gdzieś tam boisz się jego asasynów? Serio? Przy takiej no. liczbie jednostek dystansowych? No co z tego, jak on może moich łuczników łatwo, a właśnie z samymi asasynami rozwalić? Łuczników! Pomyśl! Ach, przecież jakoś kusznicy... Wystarczy, no wy, nawet tutaj tych kuszników postawić. Asasyni, zanim by doszli, kusznicy padają. No tak, taka jest gra w twierdze, trzeba myśleć strategicznie, trzeba wiedzieć, kto jest dobrym strzelcem, tak, szelma. Kto jest dobrym strzelcem, kto potrafi zrobić cokolwiek. Gdzie jest mój telefon tutaj? Muszę sprawdzić czas. 14:41. I właśnie, wiedzieliście, że jak Zabierz na nazwiecie, co nie? stoiczku. Jak co? Przeciwko komputerowi, wiecie, że jak wciśniecie F2 podczas grania z komputerem, co nie? To dwa bądź Tak, wiem. Kultaj. Ramol! Dobra, chłopaki, przestańcie. MRKK, możesz przestać? Dziękuję. Raper. Przewinny raper, ty. No jak widzicie tutaj, Kordi coś już prezentuje, no nie mam co gadać, no bo nie dzieje się akcja, widzieliście na początku naszej tutaj zabawy. Było co komentować, MRKK zaczął coś atakować, no a teraz nic, kompletnie nic. Wieśniak. MRKK, przestań to robić, bo mi to przeszkadza w komentowaniu. Wieśniak. Mam cię ukarać, zaatakować? Ale wciśnijcie F5 i jakaś Iwona mówi. Mi tak nie mówi, to u siebie tylko. Zresztą zaraz zobaczymy. Wieśniak. No, u mnie nic nie mówi. Wieśniak. Co, to jest chciałby... MRKK, jak ty coś to zrobił? Że co? Te tarcze na tej wieży.
to się proste. What the fuck? Chyba się domyślam, ale... Kurde, to niezły. Ja mu to pokazałem. A mi nie, foch. MRKK brak odpowiedzi 43 sekundy. Jeżeli cię wyrzuci, niestety przegrywasz. Od razu to mówię. U mnie tylko pisze, że brak odpowiedzi. Połączenie. Połączenie zerwane. Jeżeli... Tak jest wszystko naraz. No jest lag. Jeżeli MRKK wyrzuci w tym momencie, to przegra. Jeżeli Kordi go, to Kordi. Zobaczymy komu... Jeżeli ciebie? No mnie to nie. Jeżeli ciebie wywali, odpada z turnieju. I koniec turnieju. Ale nie, zobaczymy komu zamek zburzy się, nie? Przepraszam was za ten lag. A nie lepiej byłoby, żebyś stracił całą na przykład ekonomię? Żebyś nie miał wojsk? Bo się obawiam, że ty po prostu możesz zaraz tutaj porespić tyle i nas obu zaatakować. Nie zaatakuję was, nie martw się. Nie, wcale, tylko nam groziłeś, że... Jak będziecie robić jakieś takie brzydkie zagrania. O, dobra, ogarnęło się. Nikogo nie wyrzuciło, czyli gramy dalej. Ja już miałem nadzieję, że kogoś wyrzuci, zakończę ten odcinek, zakończę ten materiał, bo już tyle, no tyle z czasu. I nic się nie dzieje, naprawdę, no Kordi coś próbuje, ale no słabo mu to idzie, ja bym już posprzedawał te żelazo, ten kamień, kupił jakąś broń, ale no, on nie myśli, MRKK też nie myśli, robi jakieś tutaj wieże niepotrzebne. O bo... Ej, no karnego sobie robiłem. MRKK ma strasznie duże lagi. Tam, karnego robię. Wy zamiast bawić się i rysować, to zaatakujcie kogoś, naprawdę. Kuba, ja nie żartuję. Mnie troszeczkę wkurza taka gra. O Boże, MRKK ma talent do rysowania murami. Po prostu pięknie. No ale co z tego, jak materiał mi już tak długo się... nieważne. Będę to renderował 24 godziny. Dobrze, co my tu mamy? Jakieś ataki? Nie, drwale, kurde. Przepraszam. O właśnie. Tak macie podgląd z góry, jak to bardziej wygląda. MRKK zaczyna coś tutaj produkować, raczej katapulty. No ale co z tego, jak ma strasznie mało jednostek do walki wręcz. Kordi coś próbuje zrobić, no ale nie wiem, czy on się grupuje do ataku, czy grupuje do obrony. MRKK próbuje co? Tarcze robi, tarcze, no tak, no. Mogłem się domyślić. Dobra. Jesteś trzecim największym. Czy Kordi się właśnie próbuje do ataku? No ale z taką garstką jednostek, które się z pikinierami na atak. To jest w ogóle. Znaczy, no podoba mi się jego styl gry obrony, no bo fajną ma obronę. No ale co z tego, jak atak? Atak kuleje u obu panów. Strasznie z atakiem jest. MRKK ma taką przewagę, że zna parę trików, które mu pokazywałem i nie potrafi tego wykorzystać. Ale opóźnienia, ja pierdzielę. 412 pingu u MRKK. Ja się dziwię. Robi to jaką strażnicę małą, ale nie wiem, co to mu da. Słabo, naprawdę słabo. Ten zamek jest straszny moim zdaniem.
w ogóle nie prezentuje. No już nie mówię o wyglądzie, bo ja się nie skupiam. Przepraszam, ja sobie to tylko poprawię. Ja się nie skupiam na wyglądzie. Tylko ja się skupiam na tym, jaką obronę prezentuje ten zamek. A ten zamek prezentuje obronę jednej wieży, którą bardzo prosto zniszczyć. Bardzo mi się podoba zamek Cordiego, ale powinien wybudować więcej wież, na których postawiłbym tą całą długość tutaj, tak, ten mur frontowy, bym postawił tutaj te wieże kwadratowe albo okrągłe baszty. I postawił tutaj, na taką długość wystarczyłoby, no i postawiłbym tutaj sobie oczywiście jakieś balisty, żeby broniły mnie przed atakiem katapult. Nic się nie dzieje, no ja nie wiem. Nie wiem, co mam mówić, no mówię wam tutaj tipy, żebyście coś wynieśli z tego, z tej twierdzy, jak będziecie grali w multi, bo ta gra jeszcze żyje, tak. Ta gra jest najbardziej graną grą z całej serii twierdza, tak. Twierdza Krzyżowiec jeszcze żyje i będzie żyła, myślę, długo, bo ta gra już ma ponad 12 lat i multiplayer wciąż żyje, tak samo jak Olak, tak samo jak multiplayer w StarCraftie. No już troszeczkę bardziej mniej multiplayer w Quake'u na przykład, on już tak kuleje troszeczkę, no ale ta gra też już ma ponad 16 lat, także naprawdę spoko, że tyle jest lag kolejny. Kurde. Dobra, Cordy zaczyna atakować, nareszcie. Tutaj kolejna wieża, no co on robi? Przecież to nic, bo nie... się w piramidki bawi, kurde, karnego rysuje. Dobra, on się tu grupuje, bardzo fajnie. Jedną wadę ma ten zamek, ma jedną, nie no, dwie ma już, ale miał jedną bramę. Bo co, bo jestem czarny, nie pozwalasz mi? Cordy jest czarny. Spichlerz jest zapełniony, mój panie. Zapasy w naszym spichlerzu... Aha, kto wygra, będzie mógł mnie zabić. Takie udogodnienie, ale najpierw musicie zabić swojego głównego wroga. Dobra, ja się pobawię też. Porysujemy sobie, ja nie jestem dobry z rysowania. Też karnego maluję. Próbuję, ty, czekaj. Ciach. Turniej, ale bardzo profesjonalnie wygląda ten turniej, nie? Jak się bawić, to się bawić. Jak się bawić, to się bawić. Wy się tam nie bawcie, tylko wy macie grać. Przy okazji. No bardzo ładny, bardzo stylowy. Bardzo stylowy, muszę cię pochwalić. Ojejku. Teraz sprzedam to drewno. Nie masz wystarczającej ilości towarów. Pierwszy raz w ogóle robię coś takiego w twierdzy, także to pewnie będzie brzydko wyglądać. Największym władcą. Nie umiem rysować takiego, że ja w ogóle nie umiem rysować. Nie mam tego talentu. Izar, to ładny mi się uda? Bardzo stylowy, piękny, piękny. Muszę się powiedzieć, bardzo ładny. Jeszcze jakbyś dobrze atakował. Przecież ja nie mam żadnego, praktycznie żadnego pojęcia o twierdzy. Tylko przez twoje namowy się zgłosiłem na ten. Ale tu nie chodzi o to, jak wy gracie, tylko chodzi o to, żebyście atakowali, no gracie praktycznie na tym samym poziomie. Bardzo wam w ogóle dziękuję za to, że się zgłosiliście i w ogóle. No ale atakować trzeba, na tym ta gra polega. Proszę, zobaczcie na mojego. Spichlerz jest zapełniony. To ty go w ogóle masz?
O, twój to w ogóle. Trochę go źle zrobiłem. Przepraszam, że tak zajmuję tym, ale no. Wkręciło mnie, no. Dobra, zobaczmy tutaj atak. O, idzie, maszerują strzelcy, maszerują. MRKK nie ma szans. Zaczynają się lagi i to mocne lagi. MRKK akurat sobie RTB włączył, tak jest. Kurde. Dobra, jest. Piękny. Asasyni pną się na mury, panie. Tak jest, MRKK prawdopodobnie przegrywa grę. Jesteśmy atakowani. Atakujesz mnie asasynami. Także jak mnie pokonasz, to przegrasz. Lord jest atakowany. Wyszedłem, żeby cię stąd pogonić. Pamiętaj. Na rychłą śmie. Niech stoją. Zabijesz mnie, to przegrasz. MRKK mam bardzo mało życia. A jednak patrzcie, ciapeczkę życia. Pięknie, pięknie. Miałeś szczęście, chłopie. Wielkie szczęście. Ja zawsze mam szczęście. Jeden cios i po mnie. Dobrze, dobra, zaczyna się atak. Zobaczmy tutaj. Już przenieśmy się tutaj. Ja się stąd wyłączam i wy teraz skupcie się na grze. Dobra, proszę państwa, atak. Kordi atakuje. I teraz katapulty już powinny nacierać. Już powinny strzelać te katapulty. Czemu one się ruszają? Czemu te katapulty się ruszają? Stój ty! Dobrze, tak jest! Kordi! Piękny Kordi! Brawo, tak jest! Piękna ofensywa Kordiego! Zero defensywy, o to chodzi! Nareszcie, pięknie! Tylko teraz przydałyby się jeszcze ruchome tarcze, no ale nie mogę mu podpowiedzieć. Podpowiem mu po jego wygranej, ale mam nadzieję, że da radę chłopak. Już kopać fosę, co on robi? Kopaj, kopaj, kopaj tę fosę, no! Stary, kopaj tę fosę! Kopaj fosę! Ależ piękna akcja. Czy Kordi wytrzyma? Co robi? Co ten Kordi robi? Katapulty na pałkarzy, no! Halo, halo! Panie, stój tymi kuśnikami, Kordi! Dobra, wysłał pikinieru, chociaż... Dobrze, tak jest. Pikinierzy strzelają, mają... Pinkierzy mają przewagę, ponieważ jeszcze kusznico szybują. Dobrze, teraz rusz na fosę. Co ty, Kordi, robisz? Kurde! Jesteś trzecim, największym władcą. Ale dobrze, jest przynajmniej jakaś ofensywa. Pięknie, Kordi, brawo. Stój tymi kusznikami, bo one ci zginą. Zero ruchomych tarcz. Ja się pytam, gdzie są ruchome tarcze? Wygrałbyś to, jakbyś użył ruchomych tarcz, człowieku. Dobra, przegra, to już nie ma szans. Kordi, wygrałbyś to, jakbyś użył jednej rzeczy. Myślałeś się czego? Domyśl się i zrób to, jak już wiesz, o co chodzi. Powtórz, no nie to, ale... Ale powtórz, powtórz jeszcze raz ten atak z tą rzeczą, którą się domyślasz. To ci, to na nagraniu będziesz wiedział, czy o to mi chodzi, czy nie. Ale jakby użył ruchomych tarcz, jakby zrobił przynajmniej 20 ruchomych tarcz. Wysłał te ruchome tarcze gdzieś tutaj.
kuszników też tutaj i wygrałby. No kusznicy z zamku nie mieliby najmniejszych szans. Wysłałby pinkierów na kopanie fosy. Więcej tych pinkierów, wygrałby wszystko. Piękny atak, no ale no niestety 0-0. Jakby miał więcej umiejętności Cordi, wygrałby ten atak. Tak mi się wydaje. No piękny, piękny atak. No MRKK miał ruiny tutaj. No zabunkrował się w zamku, no ale co z tego? Użyłem jednej rzeczy. Kurde, ty nie. No teraz to już musisz na nowo zbudować armię, użyć tej rzeczy, ne? O kurde, lagi. Wiem chyba czego. Chodzi ci o jednostki dystansowe? Nie mogę powiedzieć. Ale nie, nie chodzi mi o jednostki dystansowe, tyle ci mogę powiedzieć. Właśnie o to mi chodziło. Możesz po prostu odpowiedzieć. Albo nie.